Wszystko już mam. Przy sobą, tak? Założyłem wszystko. Ale kluczyk do kominka czy pan posiada? Więc byłoby najlepiej, żeby to było we czwartek. Byłoby dla mnie najlepiej. Założyłem kapiszony. Nie wolno tego robić. Ponieważ wiem, że ma pan popołudniowe jakieś sprawy. No nie wolno tego robić. Byłoby idealnie, żeby się dało zrobić. Nie, nie, ale ogólnie, że jeżeli pan przychodzi na strzelnicę, chce pan postrzelać, to nie przychodzi pan z naładowaną bronią. Nie, nie, to jest załadowany samochód. To nie wolno tego robić samochodem. Lepiej niech pan położy tą broń tutaj, niech sobie leży. Bo jak komuś strzeli w nogę, to jest śliski temat. Dobrze. No to teraz tak, na chwilę bym poprosił o parę kroków do tyłu, bo pan Fitter musi wystrzelić jeden nabój ze swojego czarnego prochu, bo tak samo zrobił ten błąd podstawowy. Tak, tak, załadowałem. Tak samo ten błąd zrobił. Brawo! A wszystko załadowałem. Nie wolno tego robić, chłopaki. Czy nie wolno? Nigdy to jest błąd, tego nie zrobimy. Powinna być jedna komora pusta, jeżeli chcemy nosić. A, okay, bezpieczeństwo. Dobra, jasne. Błąd bezpieczeństwa. Ja z dwóch wyszczelę. Milenko, odsuń się. Tam powiedzmy, że... Ci co są trzy, no to powinni mieć ochronniki, bo będzie hałasu trochę. Mogę jeden pożyczyć? Bo to weź sobie. Dałem. No, uwaga. Nie ma taka. No to jest nierypał. Ale nie ruszasz ten. Zły nie wypał. Gdzie ta dziura? To jest mój bezpieczny. To jeszcze z tego. Operatora. Wiesz co? Kominek nie zaciśnięty. Weź na pierwszy z tego. Dopiero na tym uderzeniu go strzelił. Kominek to z tego. Dzieciństwo. Znam ten typ. Sam ten. No bo to. Ameryka. Nie pójście! Dobra, to macie, masz bezpieczną teraz, stoi nie strzelić w nogę. No. I pan Brown chciał strzelać tak samo równo? My byśmy chcieli zrobić taką akcję, że podchodzimy do linii ognia. Możemy strzelać z kanta. To jest reżyser. Ja tak, jest reżyserem. I strzelamy, nie, strzelamy po prostu i koniec. Taka scena. Nic nie mówimy. Nic nie mówimy. W związku z tym możemy dojść tam, do linii ognia. Może. I tam, nie, ogólnie rzecz biorąc, bliżej. Muszę mieć jeszcze jeden rewolwer naładowany dla pana. Tak. Ja pożyczę. No, tylko kapiszon trzeba założyć. Założyć? Lenko, przejdzie tam. Tak, tak, dokładnie. To możemy strzelać bliżej, możemy sobie wyjść poza linię ognia. Nie, 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 nie. Nie, 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 żeby nie, okay. nie rodzić szkodliwych nawyków. Tak, pod niego. To. Oczyszczenia. Możesz odejść? Odejść, jesteś potrzebny w tym momencie. Okej. Czwórka tak samo, nie? Tutaj Max. Nie. No. To jest normalny Remington, tylko że z kolbą i z długą rurą. Wersja karabinowa. Pieter, ten kolega z Polski, to weta kupił. I jeszcze dostał od nas za to kota w gratisie. Wczoraj. Ja do niego dokupiłem. A oni się zużywają? Nie. Nie, wymianne, wiesz, jak magazyny. Ale ładowanie jest tak dużo. A ja tu nie szukać. Jasne.
Ja mam taki kapiszonownik. Dobra, broń jest bezpieczna w tym momencie. Wie pan jak się używa, czy wytłumaczy? Generalnie wiem, którą stroną się trzyma. Dobrze, tak. Podciągasz. Tak. Pierwsza pozycja jest w momencie, kiedy chcemy ładować, a druga pozycja jest do strzelania. Za każdym strzałem trzeba odciągnąć. I lekko przechylić na bok. Dobrze, dobrze. Wszystkich państwa, którzy nie strzelają, to jest parasole. Nie w nogi swoje. Lepiej słuchawki sobie założyć. Nie będę długo, to lubię tak posłuchać. Dobry. Grzegorzu, to robimy tak. No. Dojdziemy się stąd. Dojdziemy se stąd. W milczeniu. Faceci w czerni. Nie, nie, ty se to trzymasz se w ręku. Trzymasz se w ręku jak porządny szeryf. Tak. Trzymasz w ręku, palec nie na spuście. Palec nie na spuście. Dochodzimy do linii strzału i po prostu prujemy, wiesz. Bo ja nie mogę z z tej strony możesz sobie iść wzdłuż. Czekajcie, czekajcie. Teraz my strzelamy, poczekajcie chwilę. Dobra. Dobra. Strzelimy. Taka jest koncepcja. Za chwilę, będziesz musiała iść krok za nim. Będziesz tu szła, krok za nim, że oni będą krok przed tobą. Rozumiesz, nie? Bo nie możesz tutaj... To jest co? Małego dąga wstrzeliłeś za każdym razem. To raz to tak było. Co pierwszy raz? Poprawimy. Będzie tu naboje. Dla wszystkich. Myślę, że tak bardzo wiesz. Z mojego poziomu człowieka początkującego mały plus. Można już? Nie szarpać. Nie szarpać też potem. Maciek, można? Dobra, teraz my. Wiesz co, ja mogę strzelać do tej, co ma już dziurkę. Co ma już, a mnie czy można już czy... poruszać co, się po strzelnicy? No obok, no powiedzmy, to nie ma znaczenia. Dobra, panowie, możecie rozpoczynać swoje dzieło. Dobra, Monika, ale to możesz podejść bliżej. Znaczy nie, ona będzie sobie szła krokiem obok was, bo i tak ja musicie przejść tamtędy. No tak. Chyba, że chcecie już zacząć sobie przed stołami. To jest tak, stop. Stoimy tu i będziemy strzelać. Chodź, Grzegorz. I teraz chcę ustaw kadr, żeby teraz był fajny. Teraz. No. Możesz podejść... Tyle, nie więcej. Nie więcej. Nie, tutaj stoisz tu. Potem zobaczymy, co oni będą robić. Jesteś gotowa? To koleżanka jest gotowa. Dobra, to my się cofamy, idziemy i strzelamy. Tak. Nie. I tylko jak pan podejdzie, to tylko odciągnąć go do samego tyłu. Tylko nie teraz. Do samego tyłu. Do samego tyłu. Jak pan podejdzie, a pierwszy skok? Pierwszy skok jest tylko do obracania. I Grzegorz, zaczekamy na maksa, ile nie czujemy w paluchu. Będzie tak, taki styk wyczuwalny. Okej. Stop. Jedna niewystrzelona. Czy jeden nie wypał? To samo. Zdjęcia robię. Nie nabywam. Film może jeszcze do kosza, to tylko zdjęcia robię.
teraz sobie tylko światło blokował. Ale nie kiedy tą broń tam ostatnio jeszcze odchodzi. Zapraszam do mnie. Ona to nie wolno nie czyść. Ale kapiszą tam nie wpadł? Kolta wskazany jest przechylić po strzale przed przeładowaniem. Tam powinna być taka zębność. Przestrzelam. Musiałabyś celować. To strasznie ciężko ci chodzi. Ale to był autentyczny, nominalny. Ja to był autentyczny. Taka jest zewnątrz. Ten sposób. Gotowa na to. Jak się złapać, to będzie dla dobra za niej. No, znaczy co? Wiem, spoko. Okej, pusty trzeba ładować. Nie, po prostu to jest sprawa techniczna już. Nie był to genialny kapcz. To jest 12. Ale wyszło czy nie wyszło? Tu można spokojnie już zabrać. Mamy to. Trzecie minęło. Ojczyzna wzywa. Wystrzelone, wystrzelone. Tak jest. To jest najważniejsze. Bezpiecznie można się udać z powrotem. No, dzięki serdecznie. Nie ma problemu. Dawi pan do wystrzela. Tak, sam. Koniec. Tylko słuchawki nie chodzą. Naprawdę. Szkoda słuchawki. Tak. Oczywiście. Słuchawki. Słuchawki. Dobra. Nieważne, ważne, ja po prostu muszę mówić to, co jest ważne. Moja żona jeszcze na tym zdjęciu. Super. Bo tam sobie zdjęcia robię. To tu, stąd strzelać, proszę. Tak, tak. Tam oni tu nie stają. Mogę jeszcze prosić? Tak. Możemy robić? Tak. 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 Teraz tą samą dziurą. Ale chyba nad głową przeszło. Chciałem oczy mu zrobić. Nad głową siadł. Chyba nad głową. Tak. No. Gdzie on ma serce? W prawo trochę. To jest bez serce. Dzięki. Mamy to. Dzięki. Obojczyk. Cześć. I ręka. Wszystko chyba. Chyba wszystko. Do momentu. Robimy taki Można ściągnąć warsztat. Bo potem chodzić będą używać. I okulary tak samo. Tak. Można gdzieś to spróbować? Zaraz wszystko wytłumaczę, bo to były osoby, które wiedziały, co robią. A teraz będzie szkolenie od podstaw na tych, co jeszcze tego nigdy nie robiły. Mamy to. Najlepszego! Nie wolno, bo tam strzelają. Okej. Okay.
Osoby zainteresowane szkoleniem na czarny proch, zapraszam. Zapraszamy. Wy teraz Sebastian też jedziesz do Tarnowa? Tak. Jedziesz jeszcze. Zaraz będziemy tłumaczyć wszystko. No to dobra. Każdy będzie się przygotowywał do strzelania. Bardzo dobrze. Mariusz, to poczekaj na mnie minutkę, goście pożegnamy. Dobra, dobra, to poczekamy jeszcze. Pięknie, dziękuję. To jeszcze można być rozluźniony. Ja do was tak. A kiedy pójdziemy po drugą wodę? Safety first. Czyli mamy broń. A zanim dotkniemy broń, musimy wiedzieć, że zawsze na strzelnicy przed strzelaniem zakładamy nasłuch odpowiedni i okulary. Po co nam są okulary, wiecie? Przede wszystkim czarny proch w momencie wystrzeliwania jest bardzo gorący, tak samo jak kapiszon, który może wpaść wam w oko i zrobić krzywdę. Strzelanie z tego typu broni jest w 100% darmowe, poza tym, że musimy wydać kasę na to, żeby to nabyć. Jedyne co z papierologii dla nas jest zbędne albo niezbędne, w zależności od tego, czy chcemy mieć to w pełni legalnie, czy nie, to jest posiadanie karty EKB, czyli tak zwanego pozwolenia na zakup czarnego prochu. Wygląda sobie to w ten sposób. Obowiązuje to na terenie całej Unii Europejskiej. By pozyskać takie EKB, wiele nie potrzeba. Trzeba najpierw kupić broń, następnie wejść na stronę Komendy Wojewódzkiej Policji, w tym wypadku u nas to jest w Krakowie. Na tej stronie szukamy sobie zakładki EKB i tam jest wniosek do wypełnienia o wydanie karty EKB. Spełniamy wszystkie tam wytyczne, które są zawarte, łącznie z tym, że musimy dać im zdjęcia nasze i wysyłamy to wypełnione. Po około tygodniu, dwóch dostajemy taką kartę i legalnie możemy pójść do każdego sklepu z bronią, amunicją, tam gdzie sprzedają czarny proch i sobie taki czarny proch nabyć. Ważność takiej karty to jest 10 lat, przy czym po 5 latach trzeba ją przedłużyć. Nic wielkiego, wysyłamy tą kartę, przybijają pieczątkę, wracają i tyle tematu. Co do broni czarnoprochowej, bezpozwoleniowa to jest każda kupiona, wyprodukowana przed 1885 rokiem, bądź jest repliką tej broni, czyli takie współczesne produkcje, które są tutaj na stole. Tu nie mamy zabytkowej niestety, żeby pokazać, jak to wygląda. Nabywamy albo poprzez internet, albo w sklepie lokalnym. Najbliższy taki sklep jest w Jasło. Jeżeli ktoś by chciał sobie pojechać kupić, tak zobaczyć, oglądnąć, zanim się kupi, no to Jasło. Jak nie, no to trzeba sobie wejść na stronę internetową, przewertować, pomailować z tymi, co to sprzedają, firmami i w ten sposób się dowiedzieć. Jak nie, to ja mogę służyć radą, dopomóc w takim zakupie pierwszym. Jeżeli chcecie, to wam pomogę, nie ma problemu z tym. Co do tego, jak tą bronią się posługiwać i co do niej jeszcze dodatkowo potrzebujemy. Podstawowo to będą nam potrzebne kule, w tym wypadku mamy tutaj, w zależności od kalibra, mamy dwa kalibry, które są powszechne, to jest kaliber 44 i kaliber 36, są też mniejsze 31, ale no, nie używa się tego za bardzo, bo to stera nie przebije. No. Więc ja osobiście używam 44 i polecam 44, bo z tego jest lepsza frajda. No i jak widać, dziury też zostają porządne, więc zombie raczej by nie przeżyło. Jest też taka fajna rzecz, że dużo osób korzysta z tak zwanych przebitek. Ja ich nie mam, ja ich nie korzystam, ale przy ładowaniu broni, zanim w ogóle dojdzie do włożenia kuli, należy najpierw włożyć czarny proch. Masz przebitki. O, tak wyglądają przebitka filcowa. Niektórzy je używają. Czy warto? Jest mieszane zdanie na ten temat. Jedni mówią, że zmniejsza to celność broni, powtarzalność trafiania w cel. Druga sprawa, że nie zawsze chcą wejść tak, jakby się chciało. Zawsze jest z tym problem. Używam. Tak. Dlatego wiele osób z tego odeszło i stosuje zwykłą kaszkę. Panne.
prosto. W każdym sklepie można nabyć groszowe sprawy. Tak. Można to robić na dwa sposoby, z tą kaszką manną i z prochem. Ale tak, czarny proch. Jest sprzedawany. W takich kilogramowych pojemniczkach. No i z takiego kilogramowego pojemniczka no raczej ciężko będzie nam wypełnić porę broni czarnoprochowej, więc do tego potrzebujemy prochownicę. Na przykład taką lub taką. W zależności od potrzeb bądź upodobań, każdy woli inną. Ewentualnie rynek powie, że tamtych nie ma, no to się kupuje taka, jaka jest. Bo tak ostatnio to wygląda, że niestety wiele półproduktów niestety nie ma w sklepach. Trzeba sobie brać tylko to, co mają. Ważne jest też to, na przykład ja jeszcze, oprócz tego, że mam do czarnego prochu, to osobno też mam do kaszki. Bo jak napełniamy komory, to musimy napełnić i prochem, i tą kaszką, więc jak sypkie, no to łatwo się tak napełnia wtedy, żeby w obydwu osobne substytuty. I w zależności od długości lejka, to mamy odpowiednie granie, czyli ilość, która musi się znaleźć w komorze, żeby to było bezpieczne. Czyli nie przesypać po prostu, żeby nam komora nie wybuchła podczas strzelania. Gdy już taką broń mamy załadowaną, a dokładnie zanim ją załadujemy, to jeszcze musimy nabyć kluczyki do kominków. Bez nich nie rozpoczynamy w ogóle strzelania. Bo w momencie, gdyby nam się pojawił niewypał, zacięcie jakiekolwiek, choćby wymiana albo mokry proch, bo też się może zdarzyć, i nawet po wymianie kominka, czy wymianie kapiszona, wystrzeleniu ponownym nie wystrzeli nam ten nabój, no to wtedy potrzebujemy takiego przyrządu, by to bezpiecznie rozładować, żeby nikomu się krzywda nie stała, no bo z naładowaną bronią, taka, która już została, nazwijmy to, podgrzana kapiszonem wcześniejszym, to jest bardzo niebezpieczne podróżować. To jest z tych podstaw. Teraz jeszcze powiem, że są też techniki takie strzelania na sucho, czyli w momencie, gdy już załadujemy komorę, to po prostu strzelamy. Jest metoda ładowania na mokro, czyli przy użyciu tego typu pasty zalakowujemy komorę, żeby zwiększyć po pierwsze kompresję, a po drugie, żeby tam nic się nie dostało, czyli na przykład woda, bo jak chcemy wchodzić z tą bronią naładowaną, żeby tam nam woda nie leciała, jak jest wilgotno, tak samo. I dodatkowym aspektem używania takiego smaru jest to, że ta komora się smaruje i podnosi się łatwiej. Ja uważam, że czyści się podobnie. Tyle samo czasu trzeba poświęcić na takie i takie czyszczenie, ale jest dodatkowa zabawa i aspekt taki psychologiczny mi się wydaje najbardziej. Co jeszcze? Trzeba nabyć na pewno odpowiednie akcesoria do czyszczenia, czyli odpowiednie szczoteczki, odpowiednie wyciory. Dobrze mieć też zakupione ściereczki już takie gotowe, no chyba że bawełniana ścierka pokroić nożyczkami też będzie. Ładować broń również można, oprócz tego, że bezpośrednio do komory, można robić tak zwane patrony, czyli taki gotowy nabój, z którego potem szybciej można wystrzelić. Większą ilość amunicji na strzelnicy, nie marnujemy czasu na ładowanie tutaj. Średni czas ładowania komory, rewolweru to jest około 5 minut. Czyli to, co zaoszczędzimy w domu, to potem mamy na strzelnicy. No chyba, że ktoś chce robić tak, jak ja to zawsze robiłem, czyli ładować sobie broni na strzelnicy, poczuć się w taką więź, którą przyjemnie, no ja wtedy polecam coś takiego. No ale jeżeli komuś zależy na czasie, żeby po prostu przyjść postrzelać, no to takie patrony to niezbędna rzecz. Ewentualnie, jeśli nie patrony, to takie fiolki EP2. Można sobie przygotować takie dawki, które bezpośrednio potem wsypujemy i strzelamy. Większość strzelnic, nawet zamkniętych, nie wpuszcza na strzelnicę z prochownicami. Ze względu na to, że były przypadki, że te prochownice ludziom wybuchały. Nie wiem, jak oni to zrobili, nie jestem w stanie tego wytłumaczyć sobie na zdrowy rozsądek. Była metalowa. To nic, że była metalowa, ale ja nie wiem, jak ktoś to mógł zrobić. To jest dla mnie nielogiczne w ogóle. Palił fajkę? Nie wiem. W każdym razie były jakieś wybuchy tych prochownic i potem wprowadzili zakazy wprowadzania prochownic na strzelnice i wprowadzili wymóg
albo fiolek Bendorfa, albo gotowych patronów. Bez tego nie wejdziemy, bądź... No po prostu nie postrzelamy. Wejdziemy, ale nie postrzelamy. To tyle z tych podstaw. Mogę wam pokazać, jak się robi przykładowego patrona. Jakbyście chcieli, też możecie sami sobie takie patrony zrobić w ramach szkolenia na stoliczku. Czy teraz, czy poniżej przy kiełbasce. Żeby czasu teraz nie marnować za dużo. Są dwa sposoby ładowania, w zależności też od rodzaju broni. Bo to są wszystko Remingtony. To są wszystko Remingtony. A mamy też Colty, które tam chłopaki miały, ale już zabrali chyba. Poszli z nimi. Różnica jest taka, że w Remingtonach obudowa jest zamknięta. Tutaj jest zamknięte, nie ma łamanego, nie ma nic ściąganego, wszystko jest zamknięte szczelnie, więc mówiąc brzydko, jest idioto odporna. Więc każdy z tego może strzelić, sobie krzywdy nie zrobi. Wygoda jest też duża, można ładować broń bezpośrednio, bez dodatkowej ładownicy. Tak jak jest tutaj na przykład. Nie lecimy. Na czym polega ładowanie? Musimy wiedzieć, że każda broń ma spust i on ma trzy fazy. Pierwsza zamknięta, bezpieczna. Tutaj nic się nie dzieje, to jest taka do noszenia. Kolejny taki styk się robi, nazwijmy to, poczujecie jak będziecie się bawić. To jest do ładowania. Możemy sobie odwracać wtedy na rękę, on się tylko wtedy odwraca. Lub podczas strzału, po każdym strzale to się samodzielnie o jeden. No i czeka. Czyli do strzału jest wstrzymujcie i wtedy wiemy, że strzelamy. I jeżeli... No, masz fazę ładowania, tylko masz strasznie wyrobione to i to ledwo chodzi, powiem ci szczerze. Ledwo chodzi, powinieneś tą broń wyczyścić na pewno. Zdecydowanie. Bo masz tam dużo nagary. No. I tak. Na początku. Każda broń powinna być naoliwiona. I tak samo po strzelaniu, przed strzelaniem musi być zakonserwowana, żeby było to zawsze bezpieczne, bo wtedy każdy mechanizm działa tak jak należy. W broni, która jest, no powiedzmy wprost, rozładowana i chcemy z nią przystąpić do strzelania, jest zaoliwiona, powinno się tą broń przestrzelać. Co to znaczy przestrzelać broń? Czyli każdy kominek, który jest w broni, załadować kapiszonem i przestrzelić na sucho. Żeby wszystkie te opary wewnętrzne, które są, te, które zostały po czyszczeniu konserwacji, żeby one były wypalone. Żeby nie było tak zwanych niewypałów, żeby wilgoć nie podeszła pod proch. To są takie podstawowe rzeczy, które powinno się zrobić przy wejściu na strzelnicę, zanim zaczniemy strzelać. Jest to chętny? Załadować kapiszonem do przestrzelania? To chodź. Cztery osoby są potrzebne. Po to tu jesteśmy. No może tak zróbmy, żeby reszta widziała, nie? No to też racja. Bo kapiszon jest bezpieczny, on krzywdy nikomu nie robi. Możecie podejść pod stołu. Podejdźcie. Podejdźcie, to jest bezpieczne. Czekaj, ja mam pusty. Tak, tu jest kapiszonownik numer 1. Tu jest kapiszonownik numer 2. Tu jest kapiszonownik numer 2. Max, później tam są świeże. Polega ładowanie kapiszonem, słuchacie? Tak, słuchamy. Ładowanie kapiszonem polega na tym, że ustawiamy kurek w pozycji drugiej. Odwracamy sobie po drugiej. Bierzemy tą zieloną część. Wkładamy bezpośrednio na bębenek. Dociskamy. Dobrze. Potem, żeby dać sobie kolejnego, tu jest taka bajka. Chyba puste. Wszystkiego rodzaju nagary, spalić. Ładować wszystkie komory kapiszonownikiem. Jest podobna sprawa. Jest w drugiej pozycji, więc to chcę, proszę naładować. Jest w drugiej pozycji i wtedy możesz obracać. Nie jest naładowany. Jest bezpieczny. No i zakładamy zapiszonek. No trzeba wyczuć. Wyczuciem tak. Troszkę do góry, no, docisnąć palcem. Jeszcze raz. Tak, no. I w jedną stronę tylko się kręci. W jedną stronę się kręci. Nie może się okręcić w drugą. Nie ma takiej możliwości.
wyczuciem. No, to się może zdarzyć, tego warto sobie przytrzymać. Tak, obrócić do 90 flerów. Każdy działa inaczej. A, jest. Tak, w tej pozycji. No spokojnie, każdy ładuje sobie kapiszona. Jednego czy full? No wszystkie musisz przestrzelać. Wszystkie trzeba przestrzelać. To trzeba tak z wyczuciem, trochę delikatnie przytrzymać tam paluchę. Do góry. Żonie, gdyby spróbowała założyć, bo to jest fajna zabawa, wciąga, wiem. Kupimy dwie giery. No to się zgadza. To jest wciągające. Bardzo, tak. Dobrze, to zaraz będziemy mogli ładować. Ja mam zakładane. Do góry. Można docisnąć paluchę właśnie. Ale na razie nie strzelam. Jak? Jak jesteście gotowi, to czekacie. Jest tak troszkę krzywo, może być, no nie? Teraz wyczucie. To tak w dół szczep, to? To tutaj co będzie? Czarny broń. Ale to musisz sobie, no. Musisz sobie przytrzymać broń tak. To idziemy na dół i na końcu przyjdziemy na czarny broń. To jest fajne. Każdy już to wybiera. Tu nie trzeba tych? No Max, najpierw go przestrzelimy. Tu jest zaolejony. No Uberty nie ma parii. No faktycznie, kurczę, chcę muszę zakupić. Kurczę, nie wiedziałem, że to takie... Teraz ewentualnie docisnąć jeszcze każdego. Bo to było przyjemne. Tak, oczywiście, że tak. Czy przestrzelić robisz jakiś rewolwer nowy, czy za każdym razem? Za każdym razem przed strzelaniem, bo on jest zakonserwowany. Bo ty wyczyścisz broń, konserwujesz ją, żeby nie rdzewiała, a potem no, musisz to jakoś oczyścić. No, najlepiej jest to przepalić. Ty już masz założone? Tak. To cofka, bo zostaną osoby tylko te, które będą przestrzeliwać. Cztery osoby. Bo to jest koła sobie dużo. Dobra, też robię. Zostaje osoba, która przestrzeliwa, zanim wejdziesz do ręki. Jeden słowa. Spokojnie. Czerwone gdzie masz? Tam pod czapką. Pod czapką? To zajmiemy. Można? Teraz druga sprawa. Wszyscy okulary mają? O, bez okularów nie strzelamy. Celujemy w tablicę i po prostu strzelamy i naciąg do tyłu i strzelamy. Nie, tutaj mogę trzymać? Podstawa? Nie. Przy tej broni? Tak. Pokażę, bo to myślę, że nie robię. Do tego nie strzelam. A, właśnie. Czyli jak masz tu, w ten sposób. Ale nic nie robię. Czemu nie dajemy dalej ręki? Bo gorące. No, możemy się przestrzelić. Jeszcze jeden chyba to został. Jeśli został, to mógł nie wypaść po prostu. Nie, wbity jest. Dobrze jest sobie przechylać na bok. A tu wypadł. Tak i nie. Wypadł mi tu. No bo go przechyliłeś. No dwa razy. Podasz mi, tam jest po prawej, jeszcze w prawo. Nie ma tego odrzucenia. Mocniej trzeba docisnąć paluchę. Może jest. Tak, sam sobie później pójdziemy. Uwaga, strzela! Przestrzel, śmiało. Widzicie iskrę? Mhm. No to są okulary. No tak. Tu muszę, mogę go... Nie przejmuj się. Ale nie jest w osi. Co nie jest w osi? Musi być w osi. Kapiszon nie jest. Kapiszon nie jest? To znaczy, że coś zrobiłeś źle? Znaczy, że ci strzeliło teraz. Jak nie złości, to mogę go później przekręcić, tak? Tylko wchodzisz wtedy na pozycję drugą. No. Oj! Teraz drugą jest pozycję, daj, ustaw sobie bębenek. Tak, żeby było jeden przed. Jak jest jeden przed, to wtedy naciągasz, on ci wskoczy. A, to nie jeszcze. No to naciśnij. Tylko nacisnij. Spust? Wiesz jak, żeby zrobić to bezpiecznie, bo no. Bez uderzenia w bębenek, czy w... To są pistolety, tak? Teta. Gdzie?
Tam. Na bok. Na podku. Tam. Gdzie? Wszystkie przestrzenne. Srebrne. Wszystkie. Dobra, to odkładamy. Nie wiem co to jest, ale żeby ci nie przyszło do głowy tam wejść. Dobra, przechodzimy teraz do opcji. Co chcesz powiedzieć? Pewnie, że tak. Trzymaj. Teraz przechodzimy do prawdziwej zabawy, czyli strzelania. Możemy naładować w tym momencie na raz 8 słowa mi uciekają. Bębenku. I później czyścić, tak? Nie. 8 bębenków naładujemy, więc 8 osób może stanąć przy stole. Pierwsze 8 to osób zostajemy. Lub 9, bo ja mogę ze swojego. Nie, ale to raczej jest takie... Wiesz co, skoro ołów tu wepchasz po prostu na siłę... Jeszcze chwila, bo tam jeszcze coś sprawdzają. To raczej nie ma czegoś takiego jak samozapłon. Założę, że brak na pamięci. To powiem. Ale nawet nie wiem, z którego miejsca będziesz. Jedną ścianę. Tak, to jest takie troszkę no, niewygodne. Można? Tak, jest tak. Bo to jest kółko. Dobra. To ci co chcą przestrzelić, przestrzeliwują kapiszonami, a reszta się odsuwa. Zakładamy najpierw na uszniki i okulary. Tak samo. Na uszniki założyć. To nie są. To bo można. Ja nie strzelam. Masz kapiszony. Ale ja już a tego jeszcze nie trzeba? A też. Nie. Cztery były. Tak, raz, dwa, trzy. Tam jest czwarty. Jeszcze z jedną. Można, tak? Na resztę się odsuwa. Jeszcze raz trzeba trzymać. Daj mi nauszniki. Ostatnia pozycja. Do końca. O właśnie. Złote. Nie lubię. I do końca naciągamy. Puste to odkładamy. Nie wiem, czy to został, czy... Tylko można wygrzebać. Jest uderzony. Mhm. Ale strzelił, nie? Ale fajne to jest tego. Pocuj się. Dobra, to przechodzimy do ładowania. Teraz 8 osób jest potrzebne. Czekaj. Pokażę dwa sposoby ładowania. Ładowanie na statywie i ładowanie na broni. Kto chce to do statywu, a kto chce to do broni? Gdzieś na statywu. Ty do broni. Tu mam statyw. To stawiamy tu. Kto statyw, kto broń. Wybierzcie między sobą. Znaczy ja broń, to statyw, nie? I później się wymienimy. Tutaj dwie osoby. Jedna do statywu, jedna do broni. To jedna tutaj do mnie. Do statywu na razie. Okay. A nie, ty masz co? Broń, broń przy statyw. Dochodźcie. Potrzeba jeszcze jedną osobę tutaj. Dochodźcie. Idziesz, fakie. Chodź. Będziesz na statywie ładował. O, dobra. Tu się już podzieliliście. Pierwsze ładowanie zrobimy przy użyciu patronu. Się nie pyta. Nie no, bo patrony nie podejdą. Bierzemy sobie taki patron, a każdy ma tam taki pojemnik przed sobą. Ale powiem ci, no kurczę. Pokażę pierwszy na broni. Patrzcie, ci co będą ładować broń. Tutaj jest tak zwany pobojczyk. I tym pobojczykiem dociskamy za każdym razem kulę. By ładować ustawiamy tak samo jak przy kapiszonach pozycji drugiej. Wtedy nam bębenek się obraca. Jeżeli nam spadnie to za nisko, spadnie do środka, bębenek się nie obróci, trzeba wyjąć. Proste logiczne. Wsadzamy patrona trochę oczywiście do dołu, kula musi być do góry. Wkładamy przed pobojczykiem. Czyli tak, tu pozycję robię. A już wiem, co źle robiłem. Przed pobojczykiem, czyli tu.
Dobra, ja mam nabity. Deska piszona. Przesuwamy do Powojczyka i ściskamy. Proszę? Prochem. Prochem, koleżko, do... Do domu. Tak, tak. I ładujesz go tak, dokładnie. Tak, trzeba mocno. I to trzeba praską dobić. Kula ma być obcięta. Wciśnięcia z nadmiaru ołowiu. Dzięki ja tu patrz, co teraz zrobię. Wazelina techniczna. I każdą komorę tutaj spróbuj sobie kolejnego w ten sam sposób. Tutaj mamy o tyle wygodniej. Styk. Tu co jest? Po prostu sobie wsadzamy się do tego. Tak, ja nie jedną kulę. Po kolei. W sumie to nawet. A, czyli ten tu potem widzisz. Paluszkiem cyk. Tutaj na broni. I by się troszkę ubrudził, ale... Tutaj jeszcze raz dostaję? Nie, nie, nie. Nie, bo tam są już gotowe patrony. Przede wszystkim. Otwieramy Powojczyk. To znaczy... Tutaj musi być na drugiej pozycji. Tu też będziemy posmarować, ale to pytajcie się Mariusza tutaj. Podamy patrona i jedni to stosują, drudzy nie. Możesz sobie do ręki w ten sposób. Otwieramy Powojczyk tu. Tu są takie... Spróbuj sobie. Dobra, masz już sprzęt nabity. No teraz trzymając tak broń. Tego na razie nie zakładamy. Bierzesz sobie otwór. Przesuwasz do pozycji. W międzyczasie maksymalnie. A dociskasz całość. Będą chwilę ładować. Tutaj po prostu przesadzamy otwory. Nie trzeba spalować. Co to biorę? Nie trzeba. To sobie zostawię. Ja wciskamy na maksa. Możesz, a możesz sobie najpierw wszystko usunąć. Wciskam ten maksa. Na maksa pokazuje, że jest opór. I wracam. To wpadnie, to wypadnie, to ma wyjść. I wracam z powrotem. Daj tu, daj tu. Bierzesz kolejny. Jak skończysz kolejny. A tam co u góry jest? Co? Tak. Tam u góry co jest? Też szczelba. Tam jest szczelba i skała. Aha, na szczelbę i skała. A tam trzeba iść. A to się składają. No właśnie, bo tam jest odległość inna. A to przepchałem? A tu z pistoletu, tak? To samego końca ma wpaść? Pokaż. Pokaż mi. To musisz tak wrzepchać. To jest chyba ograniczni. Zrobimy tak, że zrobimy to bezpiecznie. Tak, tak, bo tu musi ci się po prostu wymontujemy, żeby go docisnąć. Obciąć na kolega ołowiu musi się obciąć. Wymontować go, czy? Czekaj. To właśnie dobrze trzeba ustalić. Musisz go... Max, chodź tu do chłopaków. Patrz. Nie wszedł mi do środka. Gdzieś? Właśnie przyblokowało mi ten. No, teraz już wiem. Teraz widzę. Stoi. Po prostu nie ma co się siłować. No nie zaciśnij. Włożyć przed Powojczykiem. Nie, to jest to. Nie, jest naładowana. Papierki, możesz sobie wyjąć. A bo to już jest z kulką. To jest i tu, co są na prasce, mogą sobie zasmarować. Może zasmarować palcem, może zasmarować patyczkiem. Ale jak... Normalnie nakłada sobie na ten. Jak jest dużo węgla? Tak, dziękujemy to jeszcze raz. Jeszcze, żeby było po prostu przykryte. Aha, to właśnie o to mi chodzi. A to jest ten smar, tak? A to dużo tego smaru się daje? Żeby było przykryte. Żeby było szczelne, bo on kompresję daje, nie? No, widzisz. Nie, zaliczliwe zawody. Wyszło do końca. Więc wracamy z powrotem do tyłu. To nie jest czysty sport. Taką poprawkę. Wiesz co, tutaj tutaj jest. Idziemy z powrotem do tej kuli. I ją wyciskamy. Musi być kąt prosty. Aha.
Hej. Tutaj kurde, tutaj coś się wziąłem. No patrz, że trochę siły trzeba użyć. Moteczek winisz. Wiesz co, u mnie znów tutaj kurde. Tak, jak się obrócić, bo tutaj znów tutaj. Nie miałem siły. Nie miałem siły, cię się dajesz. Mocno trzymaj. Popierko mam wyciągnąć. On tylko z ostry strzelił. No, super. Pierwszy raz w czarną kolorę. Nie dociśnij. Tu się gorzej dociska, daj. Tylko ostro. Nie lepiej, bo się... To są podstawowe błędy, które robią właśnie świeżaki. No, spokojnie. To są normalne to rzeczy. Jak to fajnie brzmi, pójść wam przez 19 lat świeżak, nie słyszałem. To jest chyba więcej problemów. Ale nie lepiej tak? O, poszedł. O tak, złapać. No jak chcecie, tak. Możecie sobie zrobić kacie. Albo pan tak. Dobra, czekaj, czekaj tam. Z tego, dobra, ja tutaj już mam. Z tego oni możesz zarzucać. A jeszcze trzeba patrzeć, są różne wartości smaku. To nie zmieni, to jest jedynka. Tam mają dwójkę, to jest jeszcze trójka. W zależności od pogody, nie? Tak, zobaczcie, może to też jak to różni się. To co, tutaj w tym też tak trzeba? Można, a nie trzeba. No, można, nie będzie pryskać. To jedno, a drugie, że na tłuści lupę. Co? Dalej nie dałaś radę? No to super, no to zapaczmy sobie jeszcze. Masz smart. Smarem zapaczka się, paluchem. Jeszcze tą tego? Tak, Mariusz? Tak, super. Na przykład rękawiczki. Albo takie typowo gumowe. Ale w rękawiczkach tak nie czuć tego wszystkiego. Tak, ale nie brudzisz łap, nie? Albo musisz mieć szmatę. Albo a czasem trzeba się obrócić. Zgadza się. Dobra, teraz tu strzelamy. Staraj się tak, żeby nie celować. Właśnie. To do drugiej? No. No bo ogólnie trzymasz tutaj pod kątem 45 stopni. Dobra. Dawaj się to. No. Sobie w swoją głowę. To prawda jest jeszcze bezpieczny, bo nie mamy kapiszona. Ale nawyki dobre. Lepiej już. Tak, już w tym momencie sobie wprowadzę. Tak. Szmatki masz. Czekaj, uleci. To te szmatki są. To bardzo. A fajne, tamtą sekundę. Jak już wszyscy mają zapaczkane. Na tamtą? Na tamtą trzeba pozwolenie. No ale na giełdzie jest. Pewnie trochę walczy. No Magda, ale to są wiatrówki. Zobaczymy skrawi. Nie, na giełdzie jest taka mała. Jeśli wszyscy mają zapaczkane, wszyscy mają przygotowane, to w tym momencie... Zostałem 4 osoby. Zostałem 4 osoby. Możesz zostawić sobie, bo ty zaraz po niej podejdziesz, tego będziesz strzelać. To sobie zostawiasz, niech sobie siedzi. Zostają tylko osoby, które mają broń. Maciu, tak? A ja mogę strzelać? Osoby, które mają broń. Nie, tego nie, bo to jest od ludzi. Nie, masz naładowany swoim kolegom, masz swoje, więc będziesz strzelał. W tym momencie zakładamy nauszniki już. Zakładamy... Pierwsze okulary, a dopiero nauszniki. A no będzie łatwiej. Faktycznie. Dokładnie. Okulary pierwsze, potem nauszniki. Wy już to zrobimy. Ja się stąd usuwam. Wy, w trakcie zakładania kamery, musicie mieć na względzie, że to jest już broń naładowana. Niebezpieczna. I wszystkie czynności, które robicie, robicie lufą skierowaną w tą stronę. Jasne? Czy nałożycie kapiszony, mówicie, że macie założone, albo wskazujecie tylko rękę do góry, nie obracacie się z bronią, odkładacie na stół. Lufą wiewa trzeba dorzucić. W kierunku tarczy. Jak trzeba dorzucić, no to mamy tutaj. O. Też od tej strony, no nie? Tam jest dziurka, ale to dojdziemy do tego później. Możesz również sobie wziąć stąd i ręką. Chyba, że masz mini zgrabną. A, ręką tu. Tak, a możesz też wziąć od kolegi. Dobra. To może nie ma problemu. Dobra, to ja się usuwam, a wy ładujecie kapiszony. Po załadowaniu ręka w górę odkładacie broń.
skrzonych? No pokażę. Jak nie robiłeś, pokażę wszystko. Jak byś broń na odpuście, to tak się oda. Jakieś były takie na kanty, nie? Tylko kuli się oda. No może ci się obrócić kapiszon, więc w tym momencie może tego nie rób, po prostu załaduj kapiszonami, żeby wszystko razem szło równo, wiesz? Gotowy, dobra. Dobra, poczeka na resztę. Gotowy, Nadzio. Można sprawdzić ewentualnie dwa razy palcem dotknąć kapiszona, czy dobrze leży. Też. Tylko pamiętaj, że ma być cały czas w drugiej pozycji. Nie naciągać na trzecie. Tu i wykopał! Gotowa? Jadzio. Jeszcze czekamy na jedną osobę. Trenuję troszkę. I tak jeszcze raz. I tak poszło 100 zł. Dokładnie. Dobra, 50. Z kocha do 100, nie? 30 naboje to są. No chyba, że kupujesz sobie naboje, które są z środowiska ponownej. Laborka. A, to wtedy tam po 2 zeta coś takiego wychodzi. To takie niepewne. Czy niepewne? Chyba coś tam się zdarza, co tak? Się podają, wiesz. Nie wiem, nie strzelam. W trakcie. To zależy, jak to do tego robi. A tak samo pan też będzie faktycznie. Na pewno nie da. Mi się nigdy nie zdarzyło. Ale to nie chodzi o to, że złe dawki na przykład aplikują do... Nie wiem. Nie wiem, co nie robią. Mi się nie zdarzyło. Może chodzi o to, że jak strzelają, to robotnica sobie leży na obok broni pod bronią. Może o to chodzi. Dobra, ja już mam. Masz? To teraz, jak wszyscy są gotowi, to wszyscy podnoszą swoją broń, ustawiają ją kierunkiem do tarczy, wybierają sobie cel. Podstawowa rzecz, nie rób tego. Nie masz na uszy. Twoja ręka może być tylko i wyłącznie tu. Pokażę ci, jak się trzyma. W ten sposób. I ten palec tu przechodzi tylko wtedy, kiedy strzelasz. Bo jak tak zrobisz, to chyba to otrzymasz. Już są przeszkoleni, myślę. Nikt nie łapie za bębenek. Jak jesteście gotowi, celujecie, naciągacie w pozycję trzecią i strzelacie. Można. Uwaga, strzelają! Będzie hałas. Jak skończycie, zatrzymujecie broń w pozycji, które mieliście. Słuchajcie. Prosto w serce, z prawej strony. Dobrze. Wystrzelane? Tak? Wystrzelane. Czy wszyscy wystrzelali? Jeszcze ja. Tak. Zostajemy przy broni, nie odchodzimy. Super. Lepszy efekt jak tam. Okej. Okay. Dobra, teraz cisza. Czekaj, teraz sprawdzamy, czy wszystko nam wystrzeliło. I sobie dajemy drugą pozycję i patrzymy, czy mamy tutaj jakieś elementy. Nie ma, to wiemy, że jest broń bezpieczna. Można faktycznie wygrzebać te kapiszony, żeby kolega, który nie będzie ładował, albo sam jak ty, to ich po prostu nie było. Sprawdzać sobie, jest czysty. Sprawdziłeś tu, to odkładasz broń. Wszyscy odkładasz broń. Jedną chyba chybi. Tutaj w środku, jest okej. Okay, no to odkładamy. Teraz przechodzą koledzy, którzy mają swoje naładowane. Teraz tak.
Daję. Demontaż. Ja, przejdę na tamtą stronę. Mogę ładować. Więc tak, teraz robimy taką zasadę, żeby nie będzie. Ja chcę wyciągnąć szpitkę. Tyle z góry. Nie chciałeś. Mamy się go palukami. Ciągnie tu może mamy. Czekaj, czekaj. Tu z tego, co ja zbierałem. Można sobie popatrzeć, tutaj, jak to wygląda. W środku jest taki powszechny dolek. Już wiem, co przedtem źle robiłem. Zetknij go, polec. Tak. A tam na drugiej osi jest AK-47. No, polkami, tu złap. No i wyjmij. Okej, także bębenek będzie różno. Pozycja druga. Max, wyciągnij te przybitki. I od razu ładuję, tak? Nie z tej strony chyba, z lewej. Nie z lewej? Ten, wyciągnąłem. Aha, bo wiem, że z jednej wchodzi tylko. Czekaj, Max. Zostaw sobie w drugiej pozycji. Żeby ci się bębenek wyczuć. Okej. Roch się sypie. Tak. Czekaj, dam ci szmaty. Szmaty to nie robotne. Jakbyś tu teraz przyspalił, to się zacznie palić, nie? Nie masz przyjęcia. Max, kulkę mi podaj. Nie. To ci przeszkadza. To nie może ci wpadać do komory, jest arunek. Okej. Taka fajna zabaweczka. Dobra. Dobra, poczekam chwilę. Ty ile chciałeś stalić? Max, przybitka. Dziękuję.
No jak spadnie, to się taka robi płaska. No dokładnie, bo to załóż, Max. Zakładamy już tak? Nie, na razie poczekaj na Mariusza. To jest kwestia pobawienia się, nie? Czyli czy to jakieś stowarzyszenie? Okej. Kula. Czekaj, czekaj, przepraszam. Przygotuj. No jest zabawa. Jest troszkę zabawy. Przybitka. A tym się skaleczy, bo... Wiatr! Trzeba popatrzeć. Okej. I przybitka. Wszyscy mają założone bebenki nowe? Tak. No to zabieramy się za kapiszony jazdnika. Wiecie jak kapiszony? Wiesz jak kapiszon się zakłada? Tam się zakłada. Nie! Zakładałeś kapiszony kiedyś? Stój! Odłóż broń. Tak, z boku. No tak wycisnę tylko, nie? Palce, nie? Tak, tak. Czyli wiecie. Tu jest kapiszony jeden, tam jest kapiszony drugi. Że kolega tu wycisnął źle. Dobra, na razie załaduj to co masz. Przepychasz, tak? W ten sposób zakładasz. Tu. Widzisz to? Weźmy to. Wyładuj to. Nie, zmień rękę. Jestem leworęczny? To nic. Nie przeszkadza? A, nie przeszkadza. Po prostu inaczej nie nałożysz, bo to jest broń praworęczna. Rozumiesz? W ten sposób? Co masz? Przerwa jest tam, na drugi. I teraz tak, wkładę tak. Nie ma! Cztery kawałki do góry, w ten sposób. Ale nie strzela teraz. Dobra. Wyczuć. No to musisz zrobić tak, że tu trzymasz w ten sposób, naciągnąć. Widzisz? Tam jest taki mechanizm, który pychasz. Docisnij sobie paluchami. Praktycznie to trzeba dociskać, poprawiać. Kręci się tylko w jedną stronę. Tak, jak patrzę tylko, czy... No jest chyba na wszystko. Czy nie jest na wszystkich? Nie, jest na wszystkich, tylko patrzę. Jak jest na wszystkich, no to jak jesteś gotowy, odkładasz broń. Jak będzie luka, to... To zaraz będzie koniec. Będziemy ładować wszystko. Ile patronów poszło tak mniej więcej na oko? No na razie wystrzelili raz, dwa, trzy, cztery magazynki. A ile miałeś zrobione? Patronów? No. Na 6. Czekaj, jeszcze raz. Wystrzelili 4 magazynki. Miałeś 60. Mam zrobione na 60. No dobra, to ja jeszcze sobie tylko czekamy. Jak ładujesz, staraj się lukę zawsze kierować. Zrobiłeś już? Nie. Wyczucie. Na szkole nie byliście? Nie, takiego nie. Zakaz przynajmniej. Nie, to kolega Mariusz, to jest jakieś pytanie związane z czarną bronią, jeżeli chodzi o zakup. To góry? Kolega Mariusz. To się wprowadza... Żeśmy się kiedyś nie zgadali. Nie? To już jest. No, ale wszystkie załadowane? To odkładasz broń na chwilę. Z łuku też strzelasz?
Nie strzelałem. Nie miałem przyjemności. To u mnie kiedyś potestowałem. Ja też tak cały sprzętem. Po końcach 3000 wychodzi do rzeczy. Dobra, stresuj się. Mniej więcej. Sprawdzam. Wszystko jest dla ludzi. Wszystko trzeba pierwszy raz zrobić, a potem idzie. To jest protę, bo trzeba mieć to. Ale już poprawnie, jeżeli się mylę, musisz mieć europejską kartę posiadacza. Nie musisz mieć. Musisz mieć w Polsce. W Polsce, żeby kupić, ale możesz jechać na Czechy, sobie kupić to, które chcesz, bo możesz... Ja mogę... Jest trasa, to też powiem później. Gotowi wszyscy. Dobra, okulary, nauszniki na głowę. Znaczy ja na dzień dzisiejszy mam takie zapasy. Nauszniki na głowę, jak strzelasz. Można strzelać? Jeszcze nie, czekaj. W tym momencie nauszników. Broń celujemy w kierunku tarczy, wyciągamy broń do przodu. Jeszcze czekaj, jak trzymamy broń, bo nie każdy trzymał. Przy tego typu broni w ten sposób. Inaczej, bo wspierasz ją tu, tu masz palce i tu. Tam nie dajesz, możesz to strzelić. Max, ty chcesz też strzelić z tego? Gotowi? Uwaga, strzelają! Czekaj, na dwójkę, nie? Musisz naciągnąć pod każdym strzale. Mariusz! Za cicho. Teraz. Górę naciął. Zbiłeś wszystkie? Tak. Nie kładź, trzymaj się. Ale mam wywalony ten. Dobra, trzymaj, podejdzie za cicho. Mi chyba wypadły te. Ja nie mam wszystkich. Pęsetka, jednak pęsetkę tu trzeba mieć przy sobie. Dobra, trzymaj na kolegę, czekaj. Asiu, my idziemy na kałacha teraz. Dawaj się te wszystkie te rzeczy. Znaczy nie poszły, czekaj, się zakrypowało. Tutaj dwie blokady. Jaka blokada, czego? Napiszą, jak naciągniesz. Większość to jedyne drogi. Teraz. Ja zauważyłem, tak. Magdusz ten. Też. Wypadł czy co? No, wysunął się. Pęsetkę, nie? No właśnie. Moje ucho. To żona jest chyba nie wyszczona. Tu zaraz będziemy sporadzać. Jest sporadzać. Czyli musisz tylko na drugą pozycję. Druga pozycja. Wracamy go. Widzisz, że jest tu. Widzisz go? Teraz go ładujesz. Kapiszony zakładasz. Ktoś tam jest na kałachu? To idziemy, bo mamy wykupione. Jeszcze tu wrócimy. Stoję w drugiej pozycji. Sobie sprawdzamy, czy jest pusta każda komora. Widzisz, już tam. No mają pałę, nie, to wszystko jest pałę, na wszystko mają. Na człowiek, który nie wiem, mógłby się zainterweniować, bo może pan przypadkowy, to zabrać. No. Nie może, no to patrzmy. To jest ta? No. Tam, w środku. Stany, nie? Stany mają legalne wszystko. Ostatnio byłem strzelany z wszystkiego praktycznie, nie? Głopam. Ja z 44 rodzaju broni. No i mają, no i można. Może jedną kulę tu. Z drugiej pozycji. Sprawdzamy. Gdzieś masz dwie kule. Tu jest jedna, tu jest druga. Trzecia. Trzy kule może nie wystrzelono. Czyli ale jeszcze raz. Powiem się za. Teraz większą kupę. Thank you.
Ja wiem. To jakby nie tylko został i blokował przejście Rebeka. To zakładasz konfliktu. To miejsce, na które nie jest. Ktoś rąk? Wracasz sobie na tym, widzisz, że jest przed jednym, naciągasz. Teraz naciągasz i masz strzelanie. Uwaga, strzelanie! Wszystkie puste można bezpiecznie zrobić. Nie wyciągaj tego. Czego? Czego? Nie, bo to będzie ładowane. I tak trzeba sprawdzić. Wszystkie sprawdzamy. No, w końcu. Będzie po chwili ładować. Myślę, że kurde, ja tylko ostra. Już sobie śmiało. Można byłoby jeszcze mówię, że bardzo fajna sprawa jest. Przekonało mnie to do Tarnopolu. Poprosiłem na Facebooku, nie? To nie, a tu jest całkiem fajna rzecz. Czuję się to. Czuję się to. I nawet ten strzał nie jest taki jak z tamtej. Jest inaczej. To takie jest. Czy to jest duże opóźnienie? Opóźnienie nie jest takie duże, ale mówię o czym chcesz. Ten punkt taki jest. Trzeba wyczuć. Tylko, że. Ale kaszka też jest jako wtedy. Oni różnie robią. Filcem właśnie wypełniają albo kaszką. Albo kaszką. Zależy od tego. To bym jeździł, my stosujemy kaszkę bez tego. No też przecież chodzi o to, żeby sobie postrzelać i nie płacić z tego nie na wiadomo ile. No, oczywiście. A tutaj też czytam, że mamy takie grosze. Mamy gotowe. Wiem. A tu Jasło jest najbliżej, a tu ty u nas gdzieś tam bliżej? Jasło jest najbliższym sklepem, gdzie można dotknąć. Tam byłem akurat, tylko że mnie nie przekonało dotknięcie. Nie, nie układa się tak w ręce, jak gdzieś nie jest krótsza troszeczkę. To, co tutaj jest, to jest tak, te trzy, nazwijmy to krótsze, to są wytwory Piety. To jest wytwór Uberti. Uberti ciężej jest dostać teraz. No w ogóle, dawniej było tego kupę, w tej tak. chwili... Pieta praktycznie jest ostatnią rzeczą, jeśli chodzi o Remingtony, żeby zdobyć, jeśli chodzi o czarny. Pieta praktycznie tylko to wstawiam. Ja do tego się przymierzałem, tak właśnie wyczekałem, że bije po oczach, ale tam... Porównanie. Tylko, że trzeba się samo się nic nie dzieje. Dobrze! Kolejna grupa, która chciałaby się pobawić. Ja bym sobie chętnie. Ale nie wolno palić. Czarny proch. Czarny proch. Gdzie na strzelnicy z czarnym prochem? Gdzie, sorry, zapomniałem się. Ja. To ja sobie skoczę tam na jedno stanowisko, to wy trójka chłopaki wyprosi. Logiki. Pan z tego strzela? Ja bym sobie... Dobra, to krótkiego zobaczę. Ty strzelałeś, nie strzelałeś? Jeszcze nigdy tak, żeby sobie wszystko poruszyć, to teraz ci powiem. Kolega strzelał już dzisiaj? Kolega strzelał? Nie, to może tak. Chodź, staniesz tu koło kolegi, ale zostaw tam. Tutaj jest taka sama. A kolega pójdzie tam, to już strzelam. Tak. Chcesz krótszym czy dłuższym? Czekaj, które są to Remingtony? Te. Wszystkie są Remingtony. Nie wiem, a to jest czyj? Nie, on taki ma kolor. To jest taki klasa. On
pewnie z wyższej jakości. Dobra, pytanie. Chcesz z krótkiego czy z długiego? Kolega? Też. Może dobra, być to jest krótkiego, jest krótkiego. Chcecie ładować w trasce czy na broni? Czy chcecie naładować tu szybciej, i tu? Nie? To może tutaj i tutaj, żeby zobaczyć. No to jak dobra, może być szybciej. Idę tu do klubu palaczy. Nie podchodzę tam, żeby też zostać. No, witam. Posadź sobie na trasce. Można ładować? Tutaj można? No, ładujcie. Tylko kapiszonów nie zakładajcie. Ja to pamiętam. Za nabój, no. Można włożyć jeden, można włożyć od razu wszystkie. To jak chcesz, tak zrób. Będziecie mieli po dwa bębenki do trzymania. Dociskać się palcami czy pracą? Okay. Już tak, no po prostu, żeby rurka była. Teraz stawiasz prasę nad kulką w miejscu i wciskasz aż do oporu, aż wejdzie kulka poniżej. Dużo siły trzeba, dużo siły. O właśnie, tak jest. Stój, już. I tyle wystarczy? Kolejną. Tak. Nie ma kontakt? No jest kontakt. Kula ma być schowana w środku, w dziurce. Ty byłeś na szkoleniu już? Z czego? Z czarnego prochu? Nie. Początek tylko zaliczyłem, a potem już nie. Czyszczaliście sobie? Wiesz, wykorzystałem to, że nie było kolejki. To można wyjąć. To jest niezbędne. Niezbędne. Dobra, jak nie strzelacie, to sobie podejdę i zobaczę. Tak, tak, tak. Smar. Będziemy strzelać po dwa bębny. Jeden ładujemy na prasie, na drugi na rewolwerze. To służy temu, żeby iskra nie przeskoczyła między komorami. Między innymi. To jest druga opcja, czyli... To co, to pełna też. Czyli tak, czy dłuższe? Dodatkowo ci smaruję tak samo czas. Czuję. O czym mówisz? Nie, no tutaj. Czyli tego smaru. Jakby smaru, smaru na czuję. No nie musisz szczelnie trzymać do pełnej energii. Jest też taka funkcja, że wiesz, że wystrzeliłeś później. Ponownie. To sobie zostawiacie tutaj. Teraz zrobicie ładowanie na broń. No, nie przejmuj się. Nie przejmuj się. Nie musi być to tak szczelnie? Może, ale nie musi. Do wody z tym nie będziesz chodził. No to nie musisz tak szczelnie. Dobra, to teraz na broń. Jak to zrobić na broń? Żeby się zastanowić. Przede wszystkim tutaj mamy takie fajne wazonki. Kopiemy za nie, ciągniemy w dół. Ciągną się odblokowuje ten bojczyk. Teraz tutaj jeszcze do wyrobienia, bo się opornie chodzi. I jak mamy w drugiej pozycji, masz tutaj trzy pozycje. Pierwsza to jest zamknięta, druga to jest do ładowania obrotu bębenka, a trzecia do strzelania. Wtedy już strzelamy. Masz być w drugiej pozycji do ładowania. Możesz tak samo wsadzić sobie patrona, przy czym jak ładujesz na tej ręce, to wtedy masz dojść. A teraz z Rzeszowa żeście przyjechali? Tak. Potem musisz się wesprzeć jeszcze. Tam też fajną macie okręcę. No tak, bo jeszcze go trzeba wesprzeć. Ale ty na zewnątrz. I też ty już pojedynczo. Teraz jedną sadasz i obracasz do wysokości pobojczyka i wciskasz teraz na hamulce. Tak? Oprzyj sobie tu siedzelko, będzie ci łatwiej. Tak, ale wiesz, to jeszcze... Tak, żeby kula weszła do pętli. Wiesz? Prawda, weszła. No i gitara. No to kolejne, przesuwasz. Czy wkładasz? No, przesuwasz. Tam się poszczelił kościół, nie? No, już to może się tak zdarzyć. Niektórzy trochę przy patronach, a dużo to mało. Fajnie, bo już ma tam trochę. Ma, ma, ma. No, próbujemy wszystko.
trzeba. Pamiętaj, żeby kula była zaraz. Mogło się zblokować, jeśli nie wciśniesz. Aha, kuli do końca. Nie wciśniesz do końca. Teraz jest takie wyjście. Na szkolenie z dziewiątek, takie podstawowe na Z? Na lewo z boku poszło. Na szkolenie z pistoletu. Tylko nie było oczyszczenia. Teraz wracasz. Wciskasz tą kulę, co nie docisnąłeś. No, ważne jest, żeby zawsze wciskasz, żeby się schowało. Możesz, ale nie musisz. Co masz te papierki, możesz wygrzebać jak chcesz. Czy ty na przykład to łatwiej będzie? Jak próbujesz, to jest całkiem co innego. Generalnie... Już zaawansowane użytkowniki. Szkolenie było prawidłowe, to i... Już śmieszak, no, już śmieszak nie jest. Już nie śmieszak. Odhaczyć. Tak. Teraz już nowicy. Tak. Teraz tylko zakup. A jak na przykład jest tak magazynek załadowany, ile on może być załadowany? No. O, czyli broń może w domu załadowana leży. Niby, że nie powinno się. Nie, w taki sposób. I robili tak. Przez rok wsadził do szafy w taki tak przygotowaną wsadził na rok.